Bezdomni na Grochową przychodzą nie tylko po to, by się schronić, ale też po czyste ubrania czy ciepły posiłek. Stowarzyszenie ma jednak wyjątkowego pecha do siedziby. Przez wiele lat organizacja mieściła się w kamienicy przy ulicy Żelaznej. Jednak 4 lata temu zarząd mienia komunalnego z uwagi na zły stan budynku kazał opuścić ten obiekt. Na czas remontu zaproponowano budynek właśnie przy ulicy Grochowej 2. Teraz z kolei miasto chce eksmitować stowarzyszenie z Grochowej, jak mówią społecznicy i bezdomni, na bruk. Ja jestem beneficjentem, wciąż jestem tutaj na tak zwanym kursie Centrum Integracji Społecznej jako barman i sprzątający. Bardzo mi to pomaga w życiu, ponieważ jestem zagrożony wykluczeniem społecznym, ponieważ jestem alkoholikiem i leczę się, a to miejsce jest wyjątkowe, ponieważ umożliwiło mi takie uwierzenie w siebie bardziej, taki wzrost i duchowy, i również przydatności takiej społecznej i aktywizacji zawodowej. Informacje o tym, że będziemy musieli opuścić obiekt, w którym się znajdujemy na Grochowej 2, już mieliśmy dużo wcześniej. Rzeczywiście jesienią omawialiśmy szczegóły związane z planowanym remontem i dostosowaniem tego obiektu do potrzeb i wymogów takiej działalności, jaką prowadzimy. Tak, była rozmowa o tym, niemniej jednak no nie było konkretów, jeśli chodzi o konkretne daty. Wspominana była kwestia wiosny i oczywiście to też nam na rękę jak najbardziej, bo rzeczywiście trzeba by uruchomić ten proces remontowy jak najszybciej. Natomiast myślę, że w obecnej sytuacji to największym kłopotem jest ten krótki termin, który nam został na to, żeby szybko opuścić ten obiekt. Po prostu może te rzeczy to my szybko wywieziemy do różnych magazynów, które posiadamy. Na razie nie mamy jeszcze gdzie ulokować bezpiecznie ludzi, których my obliczamy, że dziennie tutaj w obrocie jest około 70. 50 jest w ogrzewalni, a 20 mieszkających w ośrodku wychodzenia z bezdomności, w noclegowni. A przede wszystkim konieczność wyprowadzenia wynika z przepisów przeciwpożarowych. Natomiast szukamy rozwiązania, które pozwoli na to, aby te osoby, które powiedzmy sobie są bezdomne, czy nie mają tego swojego dachu nad głową, znalazły inne pomieszczenie, i takie rozmowy są prowadzone. Dla nas jest to niewykonalne fizycznie, bo nie mamy w tym momencie obiektu. Bo gdybyśmy mieli taki obiekt, w którym moglibyśmy umieścić od razu te osoby, to nie ma problemu. To byśmy może w parę dni i przewieźli wszystkich ludzi i pewne potrzebne rzeczy. Dokumentacje, inne materiały, to by nam zajęło 2 tygodnie, 3 i byśmy się wyprowadzili. Tylko dzisiaj problemem jest to, że nie ma jeszcze tego miejsca. I dlatego ten termin jest dla nas taki po prostu zbyt krótki. I to miejsce, tu jest dobra baza i wspaniali ludzie, i zresztą to dzieje się od lat. Oni mnóstwo ludziom pomogli i ja sobie po prostu byłbym zdruzgotany w pewnym sensie, gdybym nagle stanął pod ścianą i powiedziano by mi, że nie istnieje coś takiego jak Stowarzyszenie KDN, jak Grochowa tutaj, jak Centrum Integracji Społecznej, ponieważ dla mnie to jest trudno mi, już nie będę filozofował, ale punkt strategiczny na mapie mojego życia. To znaczy już w tej chwili, można powiedzieć, rozpoczynamy ten sezon wiosenny, ale to jest kwestia bezpieczeństwa. Pani redaktor, czy pani redaktor, jeżeli wybuchnie pożar, pani weźmie na siebie odpowiedzialność? Był uzgodniony czas, kiedy już dłużej tego przewlekać po prostu zwyczajnie ze względu bezpieczeństwa nie można, bo przecież trzeba pamiętać, że jeżeli stan jest jakiś średni, to on się z czasem po prostu zwyczajnie pogarsza i zgodnie z ekspertyzami po prostu ten czas przyszedł właśnie teraz. No nie wyjdziemy przecież z tymi ludźmi na ulicę, bo ośrodek wychodzenia z bezdomności stał się bezdomny, nie? To absurd jakiś. Ja rozumiem, nie widzę tutaj niczyjej złej woli, po prostu rozumiem, że takie są procedury, z tym, że my też nie jesteśmy w stanie przeskoczyć samych siebie, robimy co możemy, rozmawiamy z ludźmi, pytamy różnych przedsiębiorców. Wiadomym jest, że nawet jeśli są jakieś pomieszczenia, to ludzie prywatni niekoniecznie chcieliby wynająć na taki cel, jakim jest na przykład ogrzewalnie, miejsce dla bezdomnych. Stąd też nie jest to łatwe zdobyć to miejsce. Gdyby to jest możliwe, to ja bym bardzo prosił, nie wiem, czy prezydenta, czy wiceprezydentów, aby umożliwili nam tutaj zostać przez jakiś czas jeszcze, abyśmy mogli
połapać wszystkie te nitki i po prostu móc realizować dalej te programy, ponieważ no i tu jest ogrzewanie dla mnóstwa osób bezdomnych, którzy tutaj mają swój kąt, swoje miejsce i bardzo sobie chwalą, z tego co ja wiem, bo ja tu codziennie przychodzę. Także no, bardzo byśmy prosili o to, abyśmy mogli dalej realizować bez traumy, bez przeszkód ten program, który nam tutaj zaoferowano.